Panie trenerze, w dniu dzisiejszym poloniści po obozie przygotowawczym odbyli pierwszy trening. Wróćmy jeszcze do tego obozu. Jak pan ocenia czas przepracowany na obozie? No doskonale. Uważam, że warunki mieliśmy wręcz ligowe. To jak pobyt w hotelu, odnowa biologiczna i boiska treningowe w Opalenicy to najwyższa półka europejska. Także byłem naprawdę pod wrażeniem. Wszystko, co trzeba było, jest zrealizowane, cały program jest realizowany. W tej chwili wróciliśmy do domu i będziemy się przygotowywać do kolejnych gier kontrolnych. Nad czym w głównej mierze pracowaliście na obozie? No przede wszystkim cechy motoryczne, bo to trzeba popracować, 2 razy dziennie trening. Chłopcy solidnie do tego musieli podejść. Plus gry kontrolne, a szczególny nacisk kładę na grę w defensywie, bo tutaj mamy problemy, tracimy w dalszym ciągu jakieś takie, można to nazwać, głupie bramki. No i nad tym elementem cały zespół pracuje, ale już jest wyraźny postęp. Pracuje pan już z zespołem 2 tygodnie. Jak pan ocenia ogólnie kadrę Polonii Środa? No, kadra jest w sam raz, tylko musimy uzupełnić jeszcze tutaj, uważam, że przynajmniej 2 obrońcami, bo jest za mało obrońców. A zdarzają się urazy, zdarzają się kontuzje, tak jak ostatnia kontuzja Gętka, który już na zgrupowaniu praktycznie dochodził do siebie i na ostatnim treningu ponownie uraz stawu skokowego i mamy z tym problem. No i w dalszym ciągu nie jest rozwiązana sytuacja, jeżeli chodzi o Krystiana Pawlaka, który ma być w Miedzi Legnicy, ale ta sprawa nie jest w dalszym ciągu zakończona. Dziękuję bardzo. Dziękuję.